Witam i zapraszam na kolejny odcinek z TSW 3. Tak patrzę, jak zawsze, przed rozpoczęciem nagrania, co tu zagrać. Dzisiaj się już... Dzisiaj nie robię tak jak w poprzednim odcinku, że zdaję się na los wyboru trasy przez grę. Dzisiaj sam wybiorę sobie może właśnie DRCK bostoński sprinter, inżynierię odwrotną. Scenariusz wyceniony, wykalkulowany na 50 minut. W moim wykonaniu pewnie będzie godzina. Znając mój styl gry, poprowadź to połączenie na wschód do Boston South Station, a następnie obróć pociąg i udaj się na zachód. Wygląda w porządku. Poziom trudności 3/5. Nie powinno być chyba źle. Jedziemy. Może jak będzie się dziwnie prowadziło tą lokomotywę. Czy zestaw trakcyjny, czy jak to tam się nazywa? Przynajmniej śniegowo. Dzisiaj w Warszawie trochę śnieg popadał. Więc klimat jest. Witamy. To połączenie Amtraku zakończy się w Boston, a następnie wróci z powrotem do Providence. Okej. Gdzieś tu trzeba pewnie będzie klucze wsadzić. Halo. Chyba włączyłem. Które drzwi mam otworzyć? Jak widzimy z prawej, nie z lewej, bo ludzie wyjdą na perony. Co to za alert? Jakiś dziwny. Ej. Gro. Weź mi jeden eruj. Co za? Naprzód. Dobra. Przyjmować. Hamulec zejdę, może nie ruszę. Zablokuj drzwi. Dobra. Jak? Hamulec na zwolnienie, dobra. I zwiększ moc, żeby ruszyć. Tak już, po prostu? Musimy się zatrzymać, 10:31, no dobra. To ruszajmy zatem. Nie muszę żadnych światełek odpalać, coś tego. Oświetlenie pulpitu, niech będzie. Kabina, nie. Kabina bym nie chciał. Oświetlać kabina. Kabiny. Ty koleś, weź ruszaj szybciej. Aha. Jak za szybko rzucam, to się na śniegu koła. No. Ślizgają. Tracą przyczepność. Ale nic to. Denerwuje mnie ten alert. Aha. Dzień, noc. Panie, weź tu traf coś. Jasność. Ej, jasność, ciemność. Kurde, jaka lipa. Sam tak powoli idzie. Może muszę mu ten piasek rzucić albo coś. Albo po prostu być cierpliwym. O, tutaj mam jakiś hamulec śnieżny. Ciekawe. Wycieraczki wolno. Wycieraczki. Jak wezmę szybko? Nie, no dobra, niech będą wolno. Co mi tam? Oczywiście zastanawiam się, jak tym się hamuje, się. Ale się przekonam. Za 9 mil. Właśnie, jak tam mamy rozkład. Zatrzymanie. Okej. Kolejne zatrzymanie. Za 4 minuty.
wracamy z powrotem. Tak wychodzi. Kolega przemknął śnieg normalnie, aż z podków poleciał. No to warto było czekać do trzeciej części. Troszeczkę się te pociągi rozmywają. Ej, no na. Serio? Chciałbym do tych 120 dojechać. Chciałbym się tej konsoli nauczyć czytać ze zrozumieniem. Dodatkowo widzę, że tekstury się tagują. Kurde, jakie fajne wykresy. By nie można było sobie tu ustawić z automatu, jak ma się ten skład zachowywać. Mogę sobie ogrzewanie włączyć, w końcu zima jest. Nie mogę, serio? Ajajaj. Jaka lipa, panie. Dobra, bo nabiera rozpędu. Za chwilę będzie 115. Żółte światło. Mam nadzieję, że gra mnie nie zaskoczy czerwonym. Jak to ma czasem po zwyczaju. Ciekawe, czy zapłacą za... Nie. Czasem jak się jedzie po raz pierwszy jakimś składem, to nabija punkty za cokolwiek. Za otwarcie okna, za opuszczenie osłony. Tutaj już musiałem tam jechać. Nie no, logiczne jechałem. Żółte i zielone oznacza co? Drugie żółte. Czy drugie żółte nie oznacza czerwonego? No jak będzie czerwone, to będzie szybki scenariusz. Patrzyłem, gdzie ma miejsce na kubek. Ale tu też mógłby sobie coś położyć, jakąś lapkę albo coś. Tu musi nogi trzymać. Muszę, w sensie. O, jak fajnie. Muszę hamować. Hamuj. Do 45 jest to ograniczenie. Ale muszę przyznać, że surowo się hamuje. Widzę, że można też i silnikiem jakoś hamować. Dobra, zajdzie do tych 45, bo po 45 może być jajko niespodzianka i być na przykład 25. Też niektóre trasy tak lubią robić. Zobaczymy. Mamy 43, pewnie będzie. Chociaż spadek jest 1%, to się jeszcze rozbujam. Podam jeszcze po heblach. A, tor zmieniamy dlatego. Logiczne, jakbym tak 120 jechał przy rozjeździe, czy tam skręcie na drugi tor, to pewnie bym wyleciał w plener. Okej, okay. Można się rozbujać. Wydaje mi się, że 4-5 to już nie warto. Będę się ślizgał. Zobaczę. Nie, mogę, dobra. Już nie mogę. Ciekawe. Czwórkę pewnie trzeba do 70 mil dociągnąć i dopiero piątkę wrzucić. W obecnych warunkach pogodowych. Spróbujmy. No na razie spoko. Czyli tak mniej więcej od 30 jest bezpiecznie wrzucić piątkę. Okej. Ma być 10.31, jest prawie 10.29. 3 mile. Już mam takie wrażenie, że się nie wyrobię. Za długo ten się rozpędzałem chyba.
za 2 mile, 60, dobra. Jadę powoli. Co mi tam? Jeszcze 2 minuty. Zdążę, tylko pytanie, jak będę hamował. Jak będę hamował w swoim stylu, to się nie wyrobię. Widzę, że trzeba już hamować. Mocniej hamować. To chyba na 40% trzeba. Mam takie przeczucie. O, 60 zbliża się nieubłaganie. Zresztą już na stację będę wjeżdżał zaraz. Dobra, zostawmy tak na razie. Obym nie przeleciał stacji. Mamy minutę, dobra. To wolę wjechać tak 30 na mil na godzinę niż 60. Ale chyba ogólnie będzie spoko. Tak myślę. W tym Boston. 30 sekund jeszcze. Kawał drogi przede mną. Jak zwykle za wcześnie zacząłem hamować. Ale ja tak mam niestety. A z drugiej strony, jak nie przyhamuję, to przelecę. Jak albo przyhamuję za wcześnie i nie dojadę. No. Rzadko trafiam jakby w punkt idealnie. W teorii powinienem już stanąć. Ale kolega ładnie oświetlił tunel. Ja chyba też mam światła zapalone raczej. O, 30, fajnie. Hamujmy powoli. Najwyżej mocniej przyhamuję. Zresztą wolę już przyhamować. Wolę się spóźnić, jak ten przelecieć. Zresztą co tu mogę przelecieć? Ciemne te tunele. Prąd oszczędzają. Nie ma światełka w tunelu. No ładnie, ładnie. Jakieś lampki by zrobili albo coś. Okej, bo to się zdziwię zaraz, jak będzie. Trzeba się zatrzymać. O, której minuty już straty. Dobry jestem. Tak mi za fioletowo na tej trasie. Minimalna siła hamowania. 2 minuty po czasie. Kurde. Człowieku. Zwolnią cię. Jeszcze jak przejadę, to już w ogóle będzie fajnie. Hamowanie na maksa i nie dojechałem, czy dojechałem. 2 punkty mi zapaliło. Z której strony? Z lewej? Kurde, jak to wąsko jest. Przyjmij pasażerów. Okay. Jak to moja bryka wygląda? Bryka jak bryka. Proszę bardzo, jak pięknie się prezentuje. Oj, blokujemy. Ja tu się
bardziej samym wyglądem, a trzeba ruszać. Hamulec wyluzowany. Rzucamy czwóreczkę. Śmigamy do 15. Nieźle. Przypuszczam, że przy 15 będzie znowu zmiana toru. Dlatego tak straszą. W sumie nie opylam się. Chociaż kurde, no. Ja w tych... jakby to powiedzieć... Nie w kilometrach. Co to jest za odległość? z funtami mi się kojarzy, nie no. W stopach odległość jest? Człowiek niedouczony. W tej Ameryce to takie dziwne te odległości podają. Mile na godzinę to jeszcze ogarniam, ale te odległości. To nie wiem, czy 1700 to jest daleko, czy to blisko. Ale chyba daleko. Rozbujajmy się. Ewentualnie to jest ten zjazd tu w lewo. Dobra, koleś, tak się nie rozpędzaj. Skręcamy w lewo teraz. W sensie na lewy pas. Na lewy tor. Na lewy pas. O, w sumie. Żeby było śmieszne, jakbyśmy wrócili na prawy. Ale nie. Tutaj prosto. Prosto raczej. Byśmy tu na kolesia wjechali. Ale się ściemniło. Rozumiem, że ten... zmiana pogody nastąpiła tak delikatnie. Burza idzie. Śnieg, śnieżyca. Normalnie jak w Bostonie, nie? Kolega sobie czeka. 10. O, to też fajna prędkość. To w ogóle się zatrzymam zaraz. Może tak jest mi pisane właśnie. Ej, bo stanę w ogóle. Znowu mi się emocjonujący scenariusz trafił. Ja to chyba jednak muszę ten... trochę tym Ice'em 3 się przejechać, nawet powtórzyć jakiś scenariusz. Nie mówcie, że teraz będę taki kawał drogi jechał. Dziesiątko. 10 mil na godzinę. Serio. Ale cóż no. Takie życie. Maszynisty. Przynajmniej fajne rozjazdy są. Których mam nadzieję, że nie muszę przestawiać zwrotnic. Że za mnie wszystko poustawiają. Strasznie to dla mnie głupie jest. Czy z jednej strony powiedzmy ciekawe, że jadąc muszę tę zwrotnicę samemu przestawiać, ale no już bez przesady, no. Tego są przecież te... to się rozdzielnie. Będę z automatu mi wszystko ustawiać. Czyli jak nie mam, to dojadę. I lecę na tył pociągu, dobra. Który się zrobi przodem. Okay. Cztery minuty spóźnienia, żeby tylko. Będzie pięć raczej.
ale cóż, nic nie zrobię. No, rozumiem, stać z parasolką, ale pod dachem? Nie, no, w sumie stał przed dachem, okej. Teraz mógłbym się w ścianę wbić. By było jak w tym Speedzie jedynce. Keanu Reeves wleciał normalnie z metrem na powierzchnię w Nowym Jorku chyba. Gdzie może się dziać amerykański film, jak nie w Nowym Jorku? W okolicach Manhattanu najlepiej. Pełne hamowanko, bo przejadę. Albo znowu nie dojadę. Tym razem tylko jeden punkt mi zakosił. Daj sobie tu muszę na staw kierunkowy w tę. Wypuść pasażerów. Ale nie muszę zmieniać lokomotywy? Serio? Będę tyłem, tyłem jechał? Ciekawe. Wszyscy pasażerowie, musimy teraz obrócić pasionki, ruszyć na zachód, okej. Tu rozumiem, że trzeba na tył zmienić. Tylko mi gra nie daje. Aby odwrócić pociąg, będziemy musieli wjechać tyłem w pętlę na stacji rozrządowej. Przygotuj się i wyjedź ostrożnie tyłem ze stacji. No proszę bardzo. Czyli jednak... Daj mi go zmienić. Czemu mi nie dajesz? Jak odblokowane drzwi, kurde. Nastawnik. No chciałem przecież. Nie daje mi gra ruszyć. O super. Ajajajajajaj. No chcę zmienić, no czemu jest zablokowane, halo. Jałowy. Aha. Okej. Teraz. Woli do tyłu. Ciekawe, jak oni widzą, że nic nie wjeżdżają. Teraz jakby mamy cofanie filmu do tyłu. Dobra, jedź. Stacja rążądowa. Jedź tyłem. Ja jestem ciekawy, jak tak w życiu normalnym, no, czy w realu tak wykręcają. Ktoś musi ich informować, jak jadą. Jedź sobie tyłem. No okej, no. Jadę tyłem. Nic nie widzę. Jakieś kamery powinny być albo coś. Jakbym w teorii coś przewalił, to nawet bym nie wiedział, dopóki bym nie przewalił. To mamy jakąś godzinę ustawioną. 10:57, 14 minut odjechał, albo to jeść przez lokalizację. Zatrzymaj się.
przyjmij pasażerów i co nadal tyłem będę jechał? Dziwny scenariusz. Normalnie jak tak się jedzie w odwrotnym kierunku, to się jedzie na koniec składu i tam jest albo lokomotywa, albo ten wagon taki kierowniczy, czy jak to tam się nazywa. To jak widać nie. Dziwnie się czuję. Serio, jakbym film do tyłu puścił. Dobra, dawać to 15, bo zaraz będę miał 11. No już mam 11, dobra. Połowę punktów dostanę tylko za przekroczenie prędkości o 1 milę na godzinę. Po prostu to jest kosmos. Ta dzika prędkość przekroczona. Na pewno ktoś stał z tym fotoradarem czy coś i mierzył mi prędkość. W sumie nie musiał mi mierzyć, bo pewnie ten logi w lokomotywie są. Mogą przesyłać cyfrowo. No ale nic to. Jadę do tyłu. Zaraz będzie można 25 jechać. Fantastycznie. Jakby było czerwone, to nie wiem, jakbym wyhamował przed czerwonym. Chciałbym widzieć, gdzie są światła. A z kabiny bym tego nie widział. O! Lubię to. Z 15 się zrobiło 5. Super. Właśnie o tym mówię, że ta gra jest po prostu iście wywalista pod tym kątem. Niby pewnie też znak widziałem jadąc tyłem, nie? Że jest zwolnienie do 5. Na pewno. Ewentualnie chciałbym mieć rozpiskę trasy dokładnie, żeby wiedzieć, w którym momencie jaka prędkość jest narzucona. Pięć mil na godzinę, no super. To rzeczywiście dzisiejszy odcinek będzie pełen emocji. Jak on zasuwa tyłem normalnie, to jest wyczyn kaskaderski. Jazda tyłem. Czy przekroczy 5 mil na godzinę i będzie 6? Czy dostanie karę 15 punktów? Nigdy nie wiadomo, ale się dowiesz. Nie no serio, będę musiał jechać 5 mil na godzinę przez... A to jardy chcą, kurde. 1700 jardów. Mega wyczew, jeszcze muszę przyhamować, kurde. Bo przekroczę. Nadal przekraczam. Minimalna siła hamowania. Okej. Okay. Mega fajne. To mi przypomina pewien scenariusz, który jechałem niedawno. Powiem szczerze, że wolałbym już stać na czerwonym świetle, czekać 5 minut, niż tak jechać powoli. Najlepsze, że czerwone światło też będzie oczywiście. Ciekawe, czy się zmieni. Mam jechać przez lokację, przez stację rządową 1000, tam powiedzmy 200, światła czerwone. Światło będzie za 1700. Czyli będę miał jakieś
na około 600 nie wiem, yardów czy coś. Szansy na wyhamowanie, tak. W ogóle nie wiem, czy on tą odległość do światła liczy od tego miejsca, gdzie ja siedzę, czy od końca pociągu, czyli tamtego końca. To jest pytanie. To też jest... dobra sprawa. Się wydaje, że ono liczy tu, gdzie ja siedzę. Czyli jadąc tyłem wjadę na czerwone. Moim zdaniem. Jak to wygląda tutaj? Dobra, hamuj, Stefan. Teraz trzeba zmienić, do przodu jechać. Okej. Taka normalnie zamiana. Hamulec zwolniony. I jademy do przodu teraz. Dla odmiany. Ile dobrze rozumiem. Czy nie? Nie, kurde, ja pierdziu. Jaki ząk, to ja mam cały czas tyłem jechać. Dobre. Dobra, bo się pogubiłem. Hamulec zwalniamy, bo my przecież tutaj taką nawrotkę tyłem zrobimy i tyłem jedziemy na stację. Ale to pogibane, powiem szczerze. Fajne, ale pogibane. Ale gra by mnie zrobiła. Bo normalnie to tak jest, że żeby przodem jechać, nie? A ja zrobię sobie to kółeczko takie. Fajne, długie, super, mega ekstra. Ciekawe, przy parkowaniu przygotuj pociąg, przyjmij pasażerów, nastawnik naprzód. Ale też nie ma jakby ten, że muszę kabinę zmienić? Ciekawe. Aj, jazda tyłem ekscytująca normalnie. Fajny przyczep. Ja sobie jadę tyłem. Może chociaż tak zrobię. Będzie lepiej. Coś widać. Piękny śnieg, piękna okolica. Moje 5 mil na godzinę. Piękna sprawa. Myślę. Nie wiem, ale na serio 5 minut na godzinę. Nie może trochę szybciej. Kolega śmigać. Chyba nie może. Amtrak 634. A fajnie mu się błyska z tego. Z pantografów. Co na serio, jestem tutaj sam? Nie ma innych pasażerów?
nocy śpię z tych pięciu, człowiek. Może tutaj 5,5 można jechać, zaraz zobaczymy. Zawsze będzie trochę szybciej. Czy miałem 15, czy 30? Jeżeli mam 30, to można śmigać do 5,9. Zawsze trochę szybciej. Nie no. Nie lubię takich scenariuszy, no. Wolę, jak się idzie, się gdzieś zatrzymuje i tak dalej, a nie. Prędkość świetną 5 minut na godzinę. Przejazd kolejowy. Okej. Okay. O! Już mi tutaj ten... Prawie chciał przekroczyć prędkość. Ham. Jazda powyżej, czyli tak. Aj, czy nie dosyć, że się człapie powoli, to jeszcze mi połowę punktów za przekroczenie prędkości zabiera. Czyli nie powinienem w ogóle ten. Do piątki dochodzić 4,9 powinienem zrobić. Mega fajnie. W sumie jak już i tak mi odejmuje połowę punktów, to może ruszę tą dziesiątką na przykład. To jest strasznie słabe. Dobrze, że 15 niedługo będę mógł lecieć. Mega wyczas. I czerwone normalnie. 1600. Ciekawe, jak gra to zrealizuje. Twój pociąg zjechał ze ścieżki. Super. Ciekawe, której. O. A to nawet będzie ciekawe, bo nie ma mojej ścieżki rzeczywiście. Jak mi ten odrzuci trasę, to w ogóle będzie fajnie. Zaraz się okaże, że jakiejś zwrotnicy nie przestawiłem, czy coś. Gdzie ja mam być? Tutaj. No, mam nadzieję, że mnie gra poprowadzi tam. Bo już mnie niepokoi to, że mam tutaj, że twój pociąg zjechał ze ścieżki. Czerwone mnie zastanawia. Dobra, czyli może zróbmy... Kurde, jak to się robiło? Tak, chyba. O. Damy się. Czy się nie udamy?
niby na koniec, ale początek, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że coś się wywaliło. Kolejny scenariusz będzie z pupy. Chyba, że jakimś cudem się to światło czerwone zmieni. Przestało mi tutaj trasę przecież wyświetla się na niebiesko. A tu no mam czerwone i nie wjadę. Bo jak wjadę to... O, i mogę tutaj zwrotnicę przełączać. Super. Czyli może gra chciała, żebym jednak zmienił te... zwrotnicę. Zaraz zahamujmy, zobaczę tak. Najwyżej będzie niezaliczony scenariusz i tyle. No tak, jeżeli muszę być tutaj, to muszę tędy jechać. Ale fajna zagadka. Który tu tor jest mój? Nie mam pojęcia. O, mega fajne. Super. Iść po sznurku. Tu jakieś tory są do wyboru. Ja jestem co tutaj? Gdzie ja mogłem jakiś tor sobie wybrać? Tutaj mogłem sobie zmienić. Pewnie na lewy. Tutaj były jakieś zmiany torów. No super po prostu. Dojadę tutaj do czerwonego i będzie koniec scenariusza. No dobra. Jeszcze jadę. Czasem jak się dojedzie do pełnego punktu, to jeszcze się potrafi zmienić, ale... Ale zobaczę. Moim zdaniem nic z tego nie będzie. Wydaje mi się, że jakimś cudem powinienem być na tym torze obok. Chociaż w sumie już tak się bawimy. Może zróbmy inaczej. Zahamuj. To już tak jest stracony scenariusz moim zdaniem. Bo się światło nie zmieni, tak, odrzucono. Spróbujmy może uratować sytuację. Czyli tak. Ruszę do przodu. Tylko pytanie, którym torem powinienem jechać? Wygląda, że tym. Jakoś. Czyli muszę tutaj dojechać i zmienić, dobra. Zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. Może wjadę na tą ścieżkę jakąś. Tutaj punktacja już i tak jest nieważna. O, jak się jasno teraz zrobiło. Wezmę sobie tak 10 mil na godzinę. To i tak nieważne. O, czyli muszę tutaj przekroczyć, żeby w prawo odbić. Tak mi się wydaje. Czerwonego nie ma, więc mogę jechać. Zobaczymy, czy uda mi się grę naprawić. Czy się gra nie poinformowała, żebym zwrotnicę sam przestawiał. Czemu? Czemu miałaby to zrobić?
Okej. Jeszcze mają ucik. Dobra, hamowanko. Zmieniamy. Ten. Kurde, gro. Okej. I jak widzimy, chyba się coś tam na niebiesko zmieniło. Gdzie te zielone jest? Tutaj. Czyli wychodzi, że tak trzeba zrobić. Twój pociąg zjechał ze ścieżki. Kurde, przez chwilę pokazało się coś tu na niebiesko, trasa jakaś. Panie kochane, dobra, na pewno nie mogę tym jechać. Muszę tym jechać. Jakoś. Czyli tak. Dobra, spróbujmy. Hamulec zdjęty. Jedziemy powoli. Przynajmniej mam zielone. Okej. Nie wiem, co to było. Chyba, że zwrotnicy wszystkich nie przestawiłem jak trzeba. No nic, no. Smutny ten odcinek. Ale nie chcę mi się nagrywać już kolejnego poprawnie, więc no to taka nauczka dla tych, co lubią pociągami jeździć, że gra czasem nie pokazuje, że trzeba zwrotnicę samemu poprzestawiać, żeby dojechać w pewne miejsce. Moim zdaniem to było teraz właśnie spowodowane, że nie skończyłem tego scenariusza. Ale jakby może było to 15 minut nagrania, to bym to olał i może zaczął od nowa, ale po 47 minutach to taka lipa i po prostu poszedł to tak jak jest teraz i tyle. Sorry, no nie udało się. Zdarza się. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, jak dotrwałeś do końca, no i zapraszam w przyszłym tygodniu. Może będzie jakiś lepszy jeszcze scenariusz niż ten, co teraz grałem. Jeszcze raz dzięki. Hej.